o Bożym Narodzeniu w Brazylii. Boże Narodzenie w Brazylii wypada w porze tropikalnego lata. Nic więc dziwnego, że święty Mikołaj ubrany jest w kąpielówki i klapki. Najważniejszym punktem jest nabożeństwo nazywane Missa do Galo, czyli msza koguta. Odbywa się ona 24 grudnia w godzinach nocnych. Jej nazwa nawiązuje do pewnej opowieści wigilijnej, w której kogut zapiał o północy w noc narodzenia Pana Jezusa. Głównymi daniami posiłku wigilijnego są indyk, specjalne bożonarodzeniowe ciasta, pieczone kasztany, orzechy i suszone owoce. Ponieważ w Brazylii nie rosną żywe choinki, zastępuje się je sztucznymi drzewkami albo dekoruje bananowce. Wesołych świąt życzymy sobie po portugalsku, wołając Feliz Natal.